Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale z różnymi ciekawymi miejscami i wycieczkami. Gorąco zapraszam przy okazji do subskrybowania kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz. Znajdujemy się teraz w centrum Międzyzdrojów, przy wejściu na molo. I stąd chciałbym zabrać Was na dosyć daleką, praktycznie całodniową wycieczkę rowerową. W planie jest pojechanie drogą rowerową do Świnoujścia, tam przeprawa promowa na wyspę Uznam i jazda po ścieżkach rowerowych od Świnoujścia w kierunku Niemiec do znajdujących się już po stronie niemieckiej kurortów Albeck, Heringsdorf oraz Banzin. Będąc jeszcze w Międzyzdrojach, kierujemy się cały czas w kierunku zachodnim, po promenadzie wzdłuż morza, cały czas mając morze po prawej stronie i jedziemy ścieżką, która przebiega później za apartamentowcami Wave i kieruje do lasu. Trasa ta jest oznaczona cały czas jako R10 i jest to fragment znanej drogi rowerowej Velo Baltica. Pod koniec Międzyzdrojów trasa przebiega bardzo malowniczo po wydmie i ten właśnie odcinek teraz możecie zobaczyć. A to jest miejsce, w którym promenada nadmorska, czyli taka ścieżka spacerowo-rowerowa, zmienia się w pełnoprawną ścieżkę typowo już rowerową. Znajdujemy się przy zejściu na plażę przy wieżowcu Aquamarina, którego widać m.in. z mola, gdy patrzymy w kierunku zachodnim, w kierunku Świnoujścia. Jest to pojedynczy, najwyższy budynek w tej okolicy. Mój głos dogrywam już później, po powrocie, podczas montażu, więc wiem, co czeka nas dalej. W tym miejscu, gdzie teraz jesteśmy, byłem bardzo optymistyczny co do tego i ta ścieżka jest bardzo dobrej jakości, zarówno jeśli chodzi o nawierzchnię, jak i widoki, które możemy spotkać po drodze. Niestety ta idylla nie będzie trwała wiecznie, a nawet nie przez większość tego odcinka. Co zresztą Wam pokażę i co było powodem tego, że na powrocie dojechałem z Niemiec do Świnoujścia i tam zdecydowałem, że wrócę do Międzyzdrojów pociągiem, aby uniknąć właśnie odcinka Świnoujście-Międzyzdroje. No i właśnie dojechaliśmy do końca tego fajnego fragmentu. Teraz mamy miękką, piaskową nawierzchnię przez kawałek i górę do wspinaczki, a następnie górę do sprowadzenia roweru ze względu na ryzyko zakopania się w piasku albo wywalenia się po prostu na tych dziurach, które tutaj są. I generalnie od tego momentu nasza równiutka droga rowerowa zmienia się po prostu w zwykłą ścieżkę w lesie. I tak odcinkami będzie równiej, odcinkami będą dziurska, i tak aż do samej granicy Świnoujścia. A z zalet to po drodze można zrobić sobie przerwę i zwiedzić podziemne miasto, czyli jedną z większych atrakcji Świnoujścia. Nasza ścieżka rowerowa przebiega bowiem tuż obok tego miejsca. Ogólnie też nie można aż tak bardzo narzekać, przede wszystkim na widoki, bo natura jest tutaj bardzo ładna, ale jak zobaczycie, po jakich ścieżkach jeszcze dzisiaj przyjdzie nam jeździć, to chyba zrozumiecie, o co mi chodziło z tą krytyką tego odcinka. Moim zdaniem bardzo szkoda, że to połączenie Świnoujście-Międzyzdroje jest rowerowo tak okropnie zaniedbane. Dojechaliśmy w międzyczasie do cywilizacji, a konkretnie to znajdujemy się przy gazoporcie w Świnoujściu. Stąd już mamy drogę rowerową asfaltową i kierować się będziemy teraz do miejskiej przeprawy promowej Warszów. Zabłądzić praktycznie się tutaj nie da, ponieważ droga rowerowa prowadzi nas jak po sznurku prosto właśnie do przeprawy promowej. Jesteśmy już na miejscu na przeprawie i czekamy teraz na prom. Do tego miejsca od centrum Międzyzdrojów jest ponad 15 km jazdy. Jeśli chodzi o czas natomiast, to myślę, że można to zrobić spokojnie szybciej niż w moim przypadku, bo jednak sporo czasu odeszło mi także na organizację nagrywania. Przeprawa promowa dla rowerzystów jest darmowa, a sam czas wpłynięcia to 8 minut. Oczywiście dochodzi do tego czas oczekiwania na prom, załadunku i rozładunku i robi się z tego lekko pół godziny. Przemieszczamy się teraz przez centrum Świnoujścia. Kierujemy się do dzielnicy nadmorskiej, a tutaj drogi rowerowe biegną czasem po chodniku, czasem po drodze trzeba jechać ulicą, no albo nie wiem, że jest jakaś inna równoległa droga dedykowana właśnie cyklistom. Jeśli jest, to proszę oświećcie mnie w komentarzach.
Jesteśmy już w dzielnicy nadmorskiej i tutaj zaczyna się dosłownie rowerowy raj. Za chwilę dojedziemy sobie z głównej promenady do ścieżki rowerowej, która przebiega bliżej morza. I ta ścieżka rowerowa to jest po prostu istna bajka. I właśnie na nią wjeżdżamy. Zwróćcie uwagę na nawierzchnię, na otoczenie, na kulturę jazdy też wszystkich cyklistów, których spotkamy dzisiaj na trasie. Myślę, że tutaj na razie nie ma co komentować, wszystko widać, więc zostawiam Was chwilowo z ujęciami z trasy. Po drodze mijamy tężnie solankowe, które teraz widzicie na ujęciu. Dojeżdżamy teraz do granicy państwa. Tutaj właśnie kończy się Polska, a zaczynają Niemcy. Według znaków musieliśmy też zejść z rowerów na odcinku tych kilku metrów podczas przekraczania granicy. Wiele osób robi sobie tutaj przerwę, a także jakieś pamiątkowe zdjęcia. Pierwszą miejscowością, do której właśnie dojeżdżamy, jest Albek, z którego już dwie relacje możecie zobaczyć na moim kanale. Nagrałem już atrakcje w tym mieście oraz walking tour, czyli spacer po centrum. Dzisiaj natomiast zobaczymy, jak wygląda z perspektywy rowerzysty. Zwróćcie przy okazji uwagę na to, jak tutaj jest fantastycznie przygotowana cała infrastruktura ścieżek rowerowych z oznakowaniem i oddzieleniem rowerów od pieszych. Na uwagę także zasługuje to, ile tutaj jest po prostu rowerzystów. Po prostu jest to takie zagłębie rowerowe. Są tutaj bardzo duże parkingi, na których często i tak brakuje miejsc do przypięcia roweru. Zresztą widzicie, wszędzie po bokach stoją rowery. A po prawej stronie mijamy wejście na molo w Albeku. Powoli opuszczamy Albek i zmierzamy teraz do Heringsdorfu, gdzie znajduje się znane i bardzo często spotykane na pocztówkach molo z charakterystycznym budynkiem w kształcie piramidy.
I jesteśmy teraz pod zabudowaniami przed molem. Pozwólcie, że zaproszę Was teraz na krótką pieszą wycieczkę, ponieważ tutaj już rowerem jeździć nie można. Chodzi tylko, że w tym obszarze tutaj przed molem. Pokażę Wam, jak wygląda właśnie tutejsze molo. Widzicie, żeby rowerzyści nie przeszkadzali pieszym, a piesi rowerzystom, to ścieżkę rowerową poprowadzono dołem tutaj, pod tymi właśnie zabudowaniami prowadzącymi na molo. To jest wejście na molo. Wejście na molo jest płatne, więc nie będziemy tam wchodzić, zresztą nie bardzo jest na to czas. Pokażę Wam jeszcze, jak molo wygląda z perspektywy plaży. Warto dodać, że jest to najdłuższe molo na wyspie Uznam. Ma 508 metrów i kiedyś nosiło nazwę Molo Cesarza Wilhelma. Ruszamy za chwilę w dalszą podróż przez Heringsdorf, a naszym celem trzecia i ostatnia miejscowość Bamzin. Ogólnie miejscowości Albek, Heringsdorf i Bamzin to dawne uzdrowiska cesarskie. Słyną one z eklektycznej architektury, która była zwana architekturą uzdrowiskową lub kajzerowską. Przyciągała ona rodziny królewskie i cesarskie na przełomie XIX i XX wieku. Wille, pensjonaty, hotele i ogrody z tego okresu, nawiązujące do renesansu, baroku i klasycyzmu, odzwierciedlają status społeczny i właścicieli i tworzą, jak sami zobaczyliście, bajkowy urok okolicy. Wjeżdżamy tymczasem do miejscowości Bamzin. Tutaj także znajduje się molo i mierzy ono 285 metrów i jest drewniane. Wejdziemy sobie na nie docelowo i tam zakończymy wycieczkę. Dotarliśmy teraz przed molo w Bamzin. Zapraszam Was do spaceru po nim. Dojdziemy sobie aż na sam koniec i pokażę Wam, jak Bamzin i reszta okolicy wygląda z perspektywy morza. Tam też zakończymy naszą dzisiejszą przygodę. Ogólnie cała trasa w jedną stronę od Międzyzdrojów do tego miejsca liczy 30 km, więc kawałek jest. Ale myślę, że taka wycieczka rowerowa to bardzo fajny pomysł na aktywne spędzenie całego dnia. Jedynie ten pierwszy odcinek, czyli z Międzyzdrojów do Świnoujścia, trochę odstrasza, ale miejmy nadzieję, że zostanie kiedyś wyremontowany i zrobiony porządnie. Można też podjechać samochodem lub pociągiem do Świnoujścia i stamtąd ruszyć rowerem już po pięknych i nowoczesnych ścieżkach rowerowych. Serdecznie zapraszam do kliknięcia łapki w górę, zostawienia komentarza, subskrybowania kanału. Życzę wszystkim miłego dnia i do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć!